Niedziela Słowa Bożego ustanowiona 3 lata temu przez papieża Franciszka jest jakimś wielkim zaproszeniem dla nas, by odkrywać moc Słowa, szczególnie moc Słowa podczas liturgii we wspólnocie. To jest coś niesamowitego, jak mówił święty Jan Paweł II, że przystępujemy na niedzielnej liturgii do stołu Słowa Bożego i do stołu Eucharystii. Stół Słowa Bożego i stół Eucharystii. I podczas naszej liturgii dokonują się 4 kroki, na które warto, żebyśmy zwrócili uwagę. Pierwszy krok to Słowo Boże jest nam głoszone, proklamowane we wspólnocie. Nasza postawa to słuchanie tego Słowa. Wreszcie we wspólnocie próbujemy zrozumieć to Słowo, które jest proklamowane, które słyszymy, chcemy je zrozumieć. Po to, by dokonał się 4. krok, bardzo ważny, byśmy żyli Słowem Bożym. Żyć Słowem Bożym. Dać odpowiedź na to Słowo, które usłyszeliśmy. My często tego nie zauważamy, tej dynamiki. Zobaczmy, że w strukturze mszy świętej jest właśnie ten etap. Bóg do nas mówi. Próbujemy usłyszeć ten głos. To tydzień temu słyszeliśmy tą piękną opowieść z pierwszej księgi Samuela, gdy właśnie młody Samuel słyszał Boga wołającego: Samuelu, Samuelu, a on nie rozumiał, że to Bóg do niego mówi. My często jako chrześcijanie jesteśmy nieświadomi, że Bóg chce do nas mówić, dawać nam słowo życia, tak jak zaczyna się Biblia. Bóg rzekł i stało się. I tak ma się dokonywać to i w moim życiu. Słowo proklamowane, głoszone. My przychodzimy, by to słowo we wspólnocie Kościoła słuchać. Próbujemy je zrozumieć. Jeden z wielkich jezuitów, ojciec Józef Majkowski, profesor teologii z Hulu, mawiał, że nie ma złych kaznodziei, że nawet niemrawy kaznodzieja przekazuje rozumienie Słowa Bożego. Może se pleni, może nie do końca zrozumiał, ale próbuje nam pomóc tym Słowo Boże zrozumieć w naszym życiu. I wreszcie to 4. krok. Żyć Słowem Bożym, dać odpowiedź. Bo nie przychodzimy tu, żeby się zachwycić retoryką narracji, wspaniałymi przykładami, ale przede wszystkim, by dać odpowiedź serca. I za chwilę, teraz Bóg mówi, za chwilę my będziemy mówić i Bóg będzie nas słuchać. W tej modlitwie powszechnej, modlitwie wiernych, którą za chwilę po credo wypowiemy jako nasza wspólnota. Głoszenie, słuchanie, rozumienie, działanie, życie. I zobaczmy, jak wpisuje się w tę niedzielę Słowa Bożego, w te 4 kroki, dzisiejsza liturgia słów. Czytamy fragment księgi Nechemiasza, 8 rozdział. To historia z 5 wieku przed przyjściem Pana Jezusa. Żydzi powracają po niewoli babilońskiej. Próbują odbudować świątynię, odbudować Jerozolimę, jej mury, odbudować potęgę Izraela. W czasie tych procesów odkrywają Księgę Prawa Bożego. Księgę, którą zagubili.
przez te wszystkie prześladowania, które ich spotkali. Bo ten lud ma wielki głód Słowa Bożego. To, co mówi prorok Amos, piękne zdanie. Przyjdą czas, gdy ludzie nie będą pragnąć chleba ani wody, ale będą pragnęli słuchać Słowa Bożego. I słyszymy o wielkim zgromadzeniu. Mężczyźni w pierwszej kolejności. Z całym szacunkiem do naszej wspólnoty, ale ta wieczorna msza święta mamy więcej mężczyzn niż kobiet. To jest fenomen po prostu wspólnoty Kościoła. Z całym szacunkiem dla pań, pewno inne robią kolacje albo prasują spodnie dla mężów, by jutro przyszli do kościoła elegancko ubrani. Ale tu jest więcej mężczyzn, także to jest ten znak, który dzisiaj rozpoznajemy także w księdze proroka Nehemiasza. Mężczyźni, kobiety, dzieci budują specjalną ambonę, bo nie było mikrofonów, nie było nagłośnienia. Trzeba było zbudować ambonę drewnianą, żeby można było proklamować, głosić Słowo Boże. I co słyszymy? Czytano dobitnie z objaśnieniem. Lud rozumiał pouczenia. Jak jest reakcja? Łzy, radość. To owoce nawrócenia, owoce pocieszenia, to owoce nadziei. Cały dzień spędzili, by słuchać, zrozumieć Boga, który do nich mówi. Nehemiasz, 5 wiek przed przyjściem Pana Jezusa. A dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Jezusie w Nazarecie, który pełni funkcję lektora, tego, który czyta Słowo Boże. Zobaczmy, co jest tak ważne we wspólnocie Kościoła i to, co znowu pokazuje nam papież Franciszek, że funkcja lektora jest bardzo ważna, tego, który czyta Słowo Boże we wspólnocie. To jest też jego funkcja, rola jakiegoś osobistego nawrócenia, by przekazywać to, co mówi Bóg. Papież Franciszek wprowadził w tym roku rewolucyjną zmianę. Wielu może jest oburzonych, w większości jesteśmy entuzjastami, że tę posługę lektora i szafarza Eucharystii mogą pełnić kobiety. W naszej wspólnocie parafialnej w większości przypadków, gdy ktoś przychodzi czytać Słowo Boże, dla nas, dla wspólnoty, to są panie. Może jeszcze nieoficjalnie ustanowione przez biskupa, ale chyba kobiety mają więcej odwagi niż mężczyźni. Może mają lepszą dykcję, a może mają lepszy wzrok, a więc więcej jest kobiet niż mężczyzn w tej posłudze. Jezusowi dano zwój w synagodze w sobotę, gdzie miał w zwyczaju być w zgromadzeniu. Czym jest synagoga? Synagoga, wspólnota. Miejsce, gdzie się czyta i rozważa Słowo Boże. Popatrzmy, że my dzisiaj, gdy się gromadzimy, nie mówię w kościele, bo w kościele mamy pewne funkcje, ale wśród bliskich, wśród znajomych, czym się zajmujemy? Szczepionkami. To jest nasz temat po prostu. Wszyscy są wirusologami, się znamy na szczepionki, promocje w Biedrze i w Lidlu i polityka. O, tym się zajmujemy. A w synagodze Żydzi zajmowali się czytaniem, rozważaniem Słowa Bożego. Dlaczego to robili? Żeby poznać wolę Pana Boga. Po co? By tę wolę wypełnić w swoim życiu. Naprawdę nie zbawią nas promocje z Biedry. Nie zbawi nas teoria, czy się szczepić, czy nie szczepić.
dawką przypominającą czy zapominającą, nieważne. To nie jest droga do zbawienia. To nie jest droga do życia. Życie daje nam Słowo Boże. Bóg nam daje życie. I gdy Jezus czyta Izajasza, znalazł miejsce, 61 rozdział Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym dawał nadzieję uciśnionym i obwoływał rok łaski od Pana. I tu przerywa Jezus nauczanie, czytanie. Pół wersetu przeczytał, nie doczytał do końca. Bo tam jest werset, dalej mówi czas pomsty Boga, kary Boga, sądu Bożego. Jezus to opuszcza. Dlatego oczy wszystkich są w Nim utkwione. Jezus siada i nauczy. Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli. Słowo Boże głoszone, proklamowane, realizuje się i wypełnia w życiu człowieka. Dziś, gdy ja przychodzę na niedzielną Eucharystię, nie tylko po to, by posłuchać fajnych tekstów z Biblii, dobrze, że ktoś mi to wytłumaczy, ale po to, by żyć tym Słowem. Sine Dominico non possumus. Sine Dominico, Dominico non possumus. To zdanie, które powtarzane jest przez wieki, pochodzi z aktów męczenników Abitena z północnej Afryki, z przełomu III i IV wieku. Grupa chrześcijan podczas prześladowań Dioklecjana w północnej Afryce, dzisiaj to jest Tunezja, gromadzili się co niedziela na Eucharystii przy stole słowa i przy stole chleba. Zostali aresztowani. Jest wielki proces, którego akta zostały zachowane na szczęście jako świadectwo dla nas. Prokurator, który przesłuchiwał Saturnina, prezbitera i lektora emeritusa, zadawał im pytanie, dlaczego wbrew zakazom Cezara i władz rzymskich gromadzicie się w waszych domach? I pada ta odpowiedź. Sine Domenico, Dominico non possumus. Bez niedzieli nie możemy. Nie możemy żyć bez słuchania Słowa Bożego i bez karmienia się Eucharystią. Zostali bestialsko zamordowani. 49 męczenników z Abiteny III i IV wiek. A dzisiaj święty Paweł przypomina nam, że Kościół to właśnie ta wspólnota uprzywilejowana, gdzie słuchamy Boga, gdzie karmimy się Jego ciałem. Kościół to nie organizacja, to nie instytucja, ale to, jak mówi święty Paweł, mistyczne ciało Chrystusa. Bo zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu. Głosić, słuchać, rozumieć, by żyć Słowem Bożym. Odkryjmy tę niedzielę w myśleniu papieża Franciszka, żeby rzeczywiście Słowo Boże nas prowadziło każdego dnia, byśmy odkrywali w nim i pociechę, i nadzieję, a przede wszystkim w Słowie Bożym odkrywali Bożą wolę wobec nas. I to, co najważniejsze,
My nie mamy być specjalistami od Słowa Bożego, ale mamy żyć Słowem Bożym. Amen.